zbudować ten dorobek punktowy, podwyższyć to prowadzenie. A więc nie było niespodzianki w Rawiczu. I spójrzmy, jak potoczy się wyścig 14. Na czele Tomasz Kruk, drugi jedzie Grzegorz Walasek, ale tam po zewnętrznej atakuje z numerem 12 Paweł Ondrasik. Ostatni jest Antonin Swab. Walasek atakuje teraz tam po zewnętrznej Tomasza Kruka. Czy wyprzedzi tą szarżą? Na wysokości startu nie, jednak Tomasz Kruk, Grzegorz Walasek nadal po orbicie tam po dłużej atakuje. Trzeci jedzie Ondrasik, a daleko, daleko z tyłu Antonin Swab. Miejmy nadzieję, że on jeszcze włączy się do walki. Walasek cały czas tam próbuje nabrać prędkości i wyprzedzić swojego jeszcze niedawnego kolegę z zespołu. Chce mu udowodnić, kto tu jest lepszy. Teraz Kruk wydawało się odszedł za daleko od krawężnika. Czy wykorzysta to Grzegorz Walasek? Teraz nabiera prędkości Walasek. Skraca, podjeżdża do krawężnika Grzegorz Walasek. Czy teraz zaatakuje po zewnętrznej zielonogórzanin? Tomasz Kruk, za nim Grzegorz Walasek. Trzeci Paweł Ondrasik, czwarty Antonin Swab. Grzegorz Walasek, jak nie po dużej, to po małej. Teraz Walasek po orbicie, po zewnętrznej, ostatni łuk. Czy wyjdzie Grzegorz na prowadzenie? Czy uda mu się to? Kto wygra? No nie wiem, wydawało mi się, że wygrał Grzegorz Walasek, ale poczekajmy na decyzję arbitra z Częstochowy, pana...